Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Potioncraft. Powiem wam, śledziłem tę gierkę od momentu, kiedy wyszedł jej Early Access, bo to jest naprawdę świetny symulator bycia alchemikiem. I teraz wreszcie doczeka się ona wersji 1.0, ale jeszcze nie jest to wersja taka oficjalna. Teraz, czy to gdzieś tu znajdę? Chyba nie bardzo. Muszę do Steama wejść. Ale twórcy planują jeszcze bardziej rozszerzyć to, co już jest w grze. Więc nic tylko mi przyjdzie rozpocząć gierkę i pokazać też wam, co z tego będzie. Początek opowieści. Jesteś początkującym alchemikiem wędrującym po świecie w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Po długiej podróży w końcu znajdujesz miejsce do prowadzenia swojego fachu. Znajdujesz stary, opuszczony dom na skraju miasta. Sądząc po sprzęcie do alchemii i ogrodzie, wygląda na to, że były właściciel praktykował tu alchemię. No shit, Sherlock. Podobno kiedyś mieszkał tu czarodziej, ale warstwa kurzu i stan, w jakim obecnie znajduje się dom, sugerują, że stoi on pusty od dłuższego czasu. Postanawiasz przekształcić dom w sklep z miksturami. Po kilku dniach porządków i przygotowań, sklep jest gotowy na przyjęcie pierwszych klientów. Najwyższa pora, by odświeżyć umiejętności alchemiczne i rozpocząć nowy rozdział życia w nowym miasteczku. Dodawanie składników do kociołka. Aha. Okej. Aha. Dobra. I co mam? Mam po prostu wrzucić, tak? Tak. Ej, okej, to było niezłe. Okej, po dodaniu składników można zamieszać mikstury. Mieszane mikstury przesuwa ikona wzdłuż ścieżki użytego i tego. Wyglądanie pozwala się awansować, że dziwoszą na bieżąco miksturę. Okej. Podgrzewanie. Teraz ikona mikstury dotyka nieznanego efektu. Aby dowiedzieć się, jak działa efekt, należy dodać go do aktualnej mikstury. Aby dodać efekt, musisz doprowadzić wodę w kociołku do wrzenia. Użyj miecha, aby dmuchnąć na węgle i podgrzej kociołek do pożądanej temperatury. Chwyć miechy za uchwyt i kontynuuj dmuchanie za węgle, aż nad kociołkiem nastąpi eksplozja. Okej. Okay. Doskonale, do mikstury dodano nowy efekt leczenie. Aby zakończyć przyrządzanie, naciśnij ukończ miksturę. Mielenie składników. Moździerz i tłuszczek to najlepsi przyjaciele alchemika. Możesz użyć ich do zmielenia praktycznie dowolnych składników i uwolnienia ich potencjału. Dzięki temu można przyrządzić tę samą miksturę przy użyciu mniejszej liczby składników. Spróbuj wytworzyć tę samą miksturę używając tylko jednej terrarii i jednego wodokwiatu. Okej, wyjmij z ekwipunku miesz moździerz z mniej tłuczkiem. Im bardziej zmniejszy dany składnik, tym dłuższa będzie ścieżka, którą przebędziesz na mapie alchemii po dodaniu danego składnika do kociołka. Okej. Okay. A czy jest jakaś opcja na przykład z shiftem albo z kontrolem, żeby to szybko przetagować? Ej, jest! Okej, okay. Z kontrolem od razu wskaczę mi do moździerza. Dobra. I teraz co? Shift, tu? Okej, okay. A shift? Okej, okay, czyli z shiftem leci od razu do kotła. Zmiel wodokwiat, okej, okay, czyli to samo tylko dla drugiego składnika. Lup. Zamieszaj miksturę. No i okej. Okay. Mamy dokładnie to samo. Zapisywanie receptury. Doskonale do ci się przyrządzi tę samą miksturę, ale zużywasz o połowę mniej składników. Twoja pierwsza próba mikstury nie zawsze będzie idealna, więc eksperymentuj i ulepszaj ją. Jeśli utworzona mikstura jest zadowalającej jakości, zapisz ją w księdze receptur. Dzięki temu możesz przyrządzić tę miksturę w przyszłości jednym kliknięciem. Aha, ja to chyba muszę kliknąć. 12 kartek na start dostajemy.
Świetna robota, receptura jest zapisana. Dokończ przygotowanie. No dobra. Posiadasz sklep z miksturami, a twoim zadaniem jest nie tylko ważenie mikstur, ale także sprzedawanie ich klientom. Właśnie pojawił się klient. Udaj się do sklepu. Na wsadzie się ruszasz. Okej. Okay. A, na wsadzie albo na strzałkach. W lewo do sklepu. Okej. Okay. Soki, cofnęło mi się. Oferowanie sprzedaży mikstur każdego dnia, ludzie z całego miasteczka, a nawet z innych okolic, będą odwiedzać twój sklep, aby kupić różne magiczne mikstury. Twoim zadaniem jest ważenie mikstur w laboratorium i sprzedawanie ich klientom. Wiele mikstur trzeba uważać w określonym celu, ale na wszelki wypadek dobrze jest mieć pod ręką kilka najpopularniejszych. Jeśli klient polubi miksturę, rozpoznasz to po jego reakcji. Okej, okay, czyli jak się nie podoba, to pioruny, a jak się podoba, to takie zaskoczenie. Mój mąż od dłuższego czasu choruje, ale ostatnio jego stan się pogorszył. Teraz nie może nawet wstać z łóżka. Ma gorączkę i poty. Masz może jakieś lekarstwo dla mojego biednego małżonka? No tak się składa, że mam. A czy na te też to działa? Nie, czyli potki muszę normalnie. Okej, okay, sprzedaż. Okej, sprzedajemy. Idę sobie ulicą, pójdę do swojego nosa, kiedy nagle znikąd spada na mnie doniczkę i uderzaj prosto w głowę. Dobrze, zawsze miałem twardą czaszkę, bo już by było... Nie, na tym świecie nie było. Gdybym... Tylko, że teraz mam niezłego guza na głowie. Mogę... Masz coś, co bym mógł w niego wetrzeć, aby zniknął? No stary, patrz. Łyknij to i będzie od razu ogarniesz. Targowanie się. Aby zarobić więcej na miksturze, możesz spróbować się targować. Udane targowanie może znacznie podnieść cenę mikstury, a nieudana transakcja przynosi przeciwny skutek. No, obniża cenę transakcji, czyli ja mniej z tego dostanę. Dobra, i jak wygląda targowanie? Spróbuj targować się o lepszą cenę. Plus 2, plus 3, plus 4. No. Wino, piwo, miód i wszelkie inne rodzaje alkoholu. Świetny temat do rozmów. Co może pójść nie tak? Dobra, tu jest. Jest, dobra. Okej, okay. Na górze są tematy. Im dany temat bardziej... Im dany temat bliższy sercu gościa, tym trudniej z nim rozmawiać, więc strzałka będzie się poruszać szybciej, ale przyniesie to także zdecydowanie większy zysk. Jeśli nie chcesz się targować, gość będzie zawiedziony, a targowanie skończy się najgorszym wynikiem. Okej... Okay. Aha, dobra, że ten... Że jak się wycofam z tego, dobra. Celem minigierki jest przechylenie szali na lewo, co prowadzi do najkorzystniejszej transakcji. Targuj się, kiedy strzałka wyjdzie w złote premie, aby przejść szalę na swoją stronę, ale nie wahaj się, bo po pierwszym kliknięciu szala będzie stopniowo wracała do pozycji wyjściowej. Pewnie tam coś jest takiego. Trafianie złote premie przechyla szalę na swoją korzyść, pudłowanie przeciwnie. Im dłużej się targujesz, tym węższe stają się premie, a w pewnym momencie zupełnie znikają, więc nie ociągaj się. Zabraknie ci tematów, a gość wypomni ci zbytnią dociekliwość. Trafienie strzałką w zielonych premii po lewej i prawej ustali zysk i potwierdzi transakcję. Targowanie kończy się też automatycznie po jej osiągnięciu maksymalnego zysku. Dobra. Dzięki za ten. Targujmy się. No, to jest pierwsze... Oj, o, brawo ja. To jest pierwsze targowanie się, więc to nie może pójść źle. No kurde, serio? No, no bez jaj! No, seriously? O, super! To, żebym się wytargował? O, nic!
Dobra, nie, spuśćmy w niepamięć może te targowanko. Brak odpowiednich potek. Często dla niektórych klientów nie będziesz mieć gotowej poty. Bez obaw, zawsze możesz wrócić do labu i przyrządzić potrzebną potę. Nie ma ograniczenia czasowego, więc możesz skupić się na recepturze. Klient nie opuści twojego sklepu. Okej. Okay. Zaczarowany ogród. Udaj się do ogrodu, aby zebrać składniki. Zbierz się na prawo od labu. Okej. Okay. Zobaczmy, co ona chce. Witaj, mam kota, a mimo to myszy zaległy się w mojej chacie. Kot po prostu leży na szafie i spogląda, a myszy harcują. Potrzebuję w takim razie fiolki z trutką na szczury. Łatwiej będzie otruć te gryzonie, niż czekać na pomoc tego durnego wąsacza. No dobra, czyli chcę trucizny. Zbieranie składników. Ogród, zaczarowany ogród jest jednym z głównych źródeł składników alchemika. Każdego dnia będą tam rosły nowe składniki. Nie zapomnij ich regularnie zbierać. Okej, okay, kliknij, aby zebrać, zbierz terrarię i ogniąć dzwonek. Ale to zawsze będzie jedna sztuka, czy to będzie losowe? Dobra, wracamy teraz do labu. Mhm. No dobra, to lecimy. Drillujemy. Nią. Nią. Raz, dwa, trzy. Cztery. No i dobra, mamy zatrucie. Nie będę zapisywał. Jak mam, to wolałbym sobie zatrucie zrobić najmocniejsze. No i okej, wracamy. Poteczka. A co to jest ta gwiazdka? Popularność. Okej. A tu mamy co? Reputację. Reputacja decyduje o tym, jak jesteś postrzegany przez mieszkańców miasta i nie tylko, a także jacy klienci przychodzą do twojego sklepu. Dzięki dobrej reputacji twoi klienci będą życzliwymi i uczciwymi ludźmi. Zła reputacja sprowadzi do ciebie ludzi o nieczystych intencjach. Z neutralną reputacją przyjdą do ciebie obie strony. Reputacja poprawia się, gdy pomagasz dobrym ludziom i wyrzucasz złych. Reputacja pogarsza się, gdy sprzedajesz mikstury złoczyńcom i odmawiasz pomocy potrzebującym. No, jak ja bym miał wybierać, to wolałbym nikogo nie wyrzucać, nie? Ale to pewnie będzie zależne od tego, czy będę w stanie dać mu to, czego chcę. Chyba to jest dość tanie, to nie wiem, czy się opłaca targować. Ale spróbujmy. Plus 5. No, god donut. No, za szybko. Nice! Okej, udało się tym razem. No i za najwyższą cenę. Okej, gdy klient opuści sklep, odpocznij w sypialni nad labem. Gdy zakończy się... Aby zakończyć dzień, kliknij łóżko. No dobra, zakończymy. Okej, mam 10 terrarii, 9 listków, 8 ognion dzwonków. Koniec samouczka. Doskonale udało ci się odświeżyć alchemiczną wiedzę alchemiczną. Literówka. Udało ci się odświeżyć twoją wiedzę alchemiczną, tak lepiej brzmi, i zapoznać się ze sprzętem. Na strychu obok łóżka znajdujesz kilka składników i chochle na wodę, że te składniki są jeszcze zdatne do użycia. To jest nasz w szoku. To jest teraz twój sklep z miksturami i to ty decydujesz, jak potoczy się gra. Witaj klientów, rozmawiaj z nimi, sprzedawaj potki, targuj się oraz nie zapomnij zbierać składników z ogrodu i stopniowo eksplorować mapę alchemii. Good luck. Thanks. I might need... Kurde, sporo tego. Okej, plus 3... Plus 2, plus 2, plus 4, plus 5, plus 4, plus 4, plus 4, plus 5. Kurde, sporo tego wyrosło. Dobra, co to jest? Siarkopłastnik. Grzyb zawdzięcza swoją nazwę specyficznemu zapachowi, który wydobywa się podczas mielenia w moździerzu. Pewnie zapach siarki. Terraria. Jeden z najbardziej znanych składników alchemicznych. Nazwę zawdzięcza magicznym właściwościom, które najłatwiej dostrzec w recepturach z pierwiastkami ziemi. Okej. Okay. Smrodownik. Pachną tak, jak wyglądają. Czyli dokładnie jak.
Żywoliść. Żywoliść jest najpopularniejszym ludowym sposobem na rany i skaleczenia. Ten składnik jest często używany w środkach i okładach leczniczych dzięki swoim uzdrawiającym właściwościom. Niektórzy uzdrowiciele palą żywoliść, wierząc w to, że jego dym leczy choroby oddechowe. Czekaj, czy taki feature też będzie, że będziemy jakieś kadzidła mogli robić? Kto wie? Wodokwiat rośnie w środowisku wodnym. No tu się, widzę, popłynęli z tym. Ogniodzwonek, uwaga, lekko parzy. Wiatrokwiat używany jako wachlarz, by się schłodzić. No dobra. Co jest tu? Piwnica. Jakaś chyba ta rozwalona maszyna alchemiczna. Tutaj co? Co my tu mamy? Nigredo, czynnik do stworzenia albedo i soli pustki. Albedo, czynnik do stworzenia kitrinitas oraz soli księżycowej. Kitrinitas, czynnik do stworzenia rubedo oraz soli słonecznej. Rubedo, czynnik do stworzenia kamienia filozoficznego i soli życia. Kamień filozoficzny, wybitne dzieło. To jest chyba takie magnum opus każdego alchemika, żeby właśnie stworzyć kamień filozoficzny. Dobra, odznaczmy tutaj. To chyba jest facet. Nie wiem czemu, ale całe moje domowe zapasy bardzo szybko się psują. Masz może miksturę, która pomaga żywności zachować świeżość? O! Kurde, ej, nie jestem pewien. Czekaj. Nie, bo nie, na pewno nie chodzi o miksturę leczącą, bo co to ma do żywności? Ale pod trucizna też nie z drugiej strony. Dobra, no nic mnie to nie kosztuje w sobie. Mam co? Spróbujmy z tego żywoliścia może zrobić lepszą wersję tej potki leczącej. Chlup. Okej, okay, zawsze warto do maksimum, myślę. Do środka. Okej, okay, mogę przybliżyć, to fajne. O, czekaj, to jakaś kreska. Spróbujmy ją zrównać. Jest. Bang, bang, bagarang! Mamy leczenie poziomu trzeciego. Kurde, jakby to nazwać? O, wiem. Rada Asklepiosa. No, myślę, że to będzie ok. Zamieszajmy może do końca. Kurde, poeksplorowałbym trochę tę mapę, ale... Wow! Spora jest! Dobra, wrócę do punktu wyjściowego. Dobra, zapiszmy tę recepturę. Co my tu mamy? Ścieżka alchemika. Typu wykreślamy. Przyjmij poziom popularności, rozpocznij nowy dzień, naucz się nowej umiejętności. W sensie? Tutaj co? Stwórz konkretną miksturę, sprzedaj klientowi, no to za chwilę zrobimy. To też... Kup towar od kupca. Co tutaj się zrobiło? Wlej wodę z chokry, aby przesunąć miksturę w kierunku środka łapy. Zapisz nową miksturę. Dobra. Co mamy tutaj? Punkty talentów. Poziom widoczności. Szansa na premię. Ceny są... Ceny. Muszę pójść na start. Popchnę sobie ceny. Aha, o to chodzi, że nowe umiejętności. Okej. Po prostu wydaj punkty. Myślę, że najpierw warto cisnąć handel i targowanie się, a dopiero potem tutaj te widoczności. Bo finalnie i tak będę chciał całą tą mapę sobie odkryć, nie? Dobra. Księga receptur, tutaj to leciało. Słabszą potkę usuwamy. I pyk, potrzeba mi twych najsilniejszych mikstur. Pewnie za stworzenie. Tak jest. Stwórz miksturę trzeciego poziomu. Okej, okay, trochę powskakiwało. Z trzeciego poziomu nawet.
No to okej. Okay. Sprawdźmy, czy o to chodzi? No, tak się domyślałem, że nie o to chodzi. Kurde, ale o co może chodzić? Zachować świeżość. Kurde, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie w ogóle to teraz zrobić. Chociaż nie. Czekaj. Wait a minute. Może o mróz chodzi? Tylko dobre pytanie, gdzie może być mróz? Mróz, lód, woda? Może w kierunku wodnym? Sprawdźmy, czy w tym kierunku jakiś ten biegnie. Bo w sumie jak się schłodzi jedzenie, no to ono wtedy jest... Znaczy wtedy dłużej trzyma, nie? Dobra, puśćmy na razie dwa kwiatki. Okej, okay, mamy tutaj coś. Dobra, puśćmy może jeszcze trzeci. Na maksa. Okej, powinno być chyba w porządku. Jest, mam trzeci poziom. I mam podkę mroźną. A no to mam pomysł akurat. Oddech tyfona. A bo nie tyfona. Oddech Boreasza. Bo z tego był znany w mitologii. Jest tutaj coś... O! Okej, nie spodziewałem się, że mogę tak miksturkę wyciągnąć. Dobra. A tutaj co? Punkt, za chwilę będzie kolejny. To jeszcze bardziej podbijemy sobie handel. Tutaj co? A, ta podka stworzona. Pokaż mi księgę, czy ja mogę... O kurde, o jeden, nie zapisałem tego. O, ale dobra, mogę zmieniać, widzę podki, no ale myślę, że to tak zostanie. Kurde. No dobra, no może uda mi się znaleźć później coś, co będzie bardziej wydajne niż trzy takie kwiatki. I czy o mróz chodzi? Oczywiście. O kurde, 58. Tracę jeden boost do popularności. Ale nie, no ale myślę, że warto się troszeczkę podbić. Tutaj się nie popisałem teraz. Serio? Pięknie, plus 23. Awans. Cyk. I 87. Było chyba 81 przed chwilą. Czyli 6 jestem na plusie. Przypadkiem zmiażdżyłam sobie palec i nadal mnie boli. Czy możesz pomóc? No oczywiście. No to jest takie dość podstawowe, więc myślę, że tych najpopularniejszych typu właśnie trucizna i to będę im dawał tak po prostu. Krążą plotki, że zajmujesz się medycyną albo zielarstwem, plus 10% do ceny mikstur. Zwiększając swoją popularność sprzedając mikstury... zwiększ swoją popularność sprzedając mikstury. Mikstury wyższej jakości dają większą popularność, targowanie się zmniejsza punkty zdobywanej popularności, nieobsłużenie klientów czy też opuszczenie przez nich sklepu zmniejsza popularność. Sorry, jeśli teraz wam rumnąłem w tego. W popfiltra. Niestety. Po zrobieniu niedawno poszedłem na ryby nad jeziorem w lecie. Zarzuciłem wędkę i natychmiast jedną złapałem. Zwinąłem żyłkę i próbowałem ściągnąć się bez haczyka, ale ona miała kilka zębów. Ugryzła mnie w dłoń i wpadła z powrotem do wody, a teraz moja ręka jest spuchnięta. Jak mogę znowu łowić? Panie, a Sklepios ma na to radę. Łyknij pan... no tak, mogę tylko z jednego... Mogę jeszcze tylko jedno takie zrobić. Łyknij pan i wszystko będzie w porządku. O kurde, a to kto? Kurde, jakaś zielarka chyba.
A to chyba elfka. Widzicie, co to ma takie uszy zakrzywione jak elf. No chyba, że po prostu reszta jest schowana pod włosami. Witaj, jesteś nowym alchemikiem? Jestem miejscową zielarką. A tutaj w ogóle napisane, że jest zielarką. Jezus Mary. Jestem miejscową zielarką. Zbieram rośliny na sprzedaż. Spojrzysz, co mam w ofercie? Może coś cię zainteresuje? Sprzedajesz coś jeszcze prócz ziół? Tylko to, na czym się znam. Kwiaty, zioła, korzenie oraz różne jagody i owoce. Pozostałe towary znajdziesz u innych kupców. Okej. O, to by mi się przydało. Tego nie mam nic, tak naprawdę. Tego mam ile? Tego mam 10, tego mam 10, tego mam 16, a tego mam 20. No to weźmiemy sobie całe to. O, i spróbujmy się potargować. Zioła. O 53 mogę zbić cenę. O, brawo, ja się pośpieszyłem. O, i proszę, udało się. Dziękować, kup towar od kupca. Dobra, kto teraz? Dostałam silnej biegunki, masz może coś, co może mi pomóc? No tak się składa, że mam. Jezus Maria. Ale ale w sumie nie życzę nikomu, nie? Masz, trzymaj, bier, elo. Potrzebuję mikstury, która pomoże mi spalić stodołę sąsiada. Nie mogę znieść, gdy komuś prowadzi się lepiej niż mnie. O, nie możesz? No to Dzień dobry. Wczoraj na przyjęciu u przyjaciela przypaliłem sobie język antonotopą, a teraz jest suja, a jestem browarnikiem. Jak inaczej sprawdzę, jak jest moich trunków? Mój język jest teraz bezdozytecny. Masz może jakąś lecicą nalewkę? Panie kolego. Rada sklepiosa raz. Ale wydaje mi się, że podka lecząca będzie szła... O, podobno sprzedaż rozmaite mikstury. Proszę, level popularności dwukrotnie podbity. Szansa na obniżkę ceny towarów jest wyższa o 5%. Szansa na marżę od towarów jest niższa o 5%. I 5 do 7 klientów dziennie. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy... A nie, to już byłem, no tak. Tutaj nie ma co szukać. Myślę, że też na razie nie ma co. Czyż kurde? No gdzieś tą stronę na pewno będzie coś z ogniem. Dobra, ale nie. Na razie odpuśćmy. Okej, pół godzinki. No to myślę, że jeszcze jeden dzień możemy sobie rozegrać. Dzień rozpoczęty. Pozbierajmy składniki. O, jakiś grzyb nowy. Siodło driad. Według legendy leśne driady jeździły na tych grzybach jak na wierzchowcach. Niezłe bójdy. No, ciężko uwierzyć w coś takiego. Zobaczmy. Zauważam, że warzywa w mojej stodole psują się z powodu gorąca. I jest jakiś sposób, by było tam chłodniej? No oczywiście, że jest. Panno, moja droga koleżaneczku. Wow, ale tu leci. Jak spaghetti. No ale dobra, no jednak nie uda mi się zrobić lepszej wersji póki co, więc będę musiał zapisać na te trzy wodokwiaty. Chyba, że mam tutaj coś... Nie, to idzie w górę, to idzie kantem, to idzie w drugą stronę, to idzie w dół. To idzie w dół, ale szlalomem, a to idzie slalomem po kancie. No to nie. A jak wrzucę drugi? Aha, to się zamienia miejscami, okej. Okay. No, nawet fajnie przemyślane. Klub. I jeszcze trzeci. O, pięknie. Nawet nie wiem, czy nie uda się teraz jeszcze zrobić trójeczki. Okej, teraz powinno się udać. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz poprawiamy na oddech Boreasza. Jeśli chcecie to dawić, dawajcie jakieś swoje propozycje w komentarzach. Na nazwy, może na opisy? Kto wie?
Może wymyślimy razem wspólnie jakieś zabawne mikstury. Zapisujemy, ważymy, cofamy. Pyk. Nie, no na początku myślę, warto sobie to podbić. Jak są same takie duże, to łatwo targowanie idzie. Proszę. Ile? Plus 3 do popularności. Reputacja idzie powoli, ale ta popularność jest najważniejsza, mam wrażenie. Inny alchemik sprzedał miksturę, po której boli mnie brzuch i nieustannie biegam na stronę. Czy możesz mi dać coś, co poprawi mój stan? Oj, z tego alchemik... Ten alchemik to był chyba takim alchemikiem, jak skosić dupę Ryzentasza, panie kolego. Nie wiem, z kim, kto cię tak załatwił, ale... Alchemikiem to raczej nie był. Trzymaj pan rada, sklepiusa. Golnij sobie i powinno ci przejść. Całe moje drewno na opał jest wilgotne. Nie wiem, czym rozpalę w piecu. Możesz mi pomóc z jakąś miksturą? No oczywiście, że mogę, pani koleżanko. Oczywiście, że mogę. Tylko najpierw muszę dociec, gdzie jest aspekt ognia. Znaczy, gdzie? No gdzieś na lewo, tylko pytanie jak daleko. Dobra, może to stuńmy najpierw tego. No, jeszcze go nie widać. Mam awans i mam jeden punkt. Dobra, jedno możemy, myślę, podpakować. Kurde, też będzie z trzech. Tylko, o kurde, tu jeszcze będę musiał wiatrokwiatów użyć. Jak tak patrzę. Okej, i... Ojej, nie wiem, czy nie przegiąłem. No, przegiąłem. I to bardzo. Ajajajajaj. Kurde... Dobra, dorzucę jeszcze tą terrarię, ale... Nie będę tego zapisywał, żeby zrobić potem lepszą wersję. Brawo ja, no to mi się udało. Bardzo spieprzyć. No. O, pięknie. Czy to jest? Tak, to jest ogień. Dobra, to... Dajmy może taką ognistą buteleczkę. Tutaj takie coś. No, w sumie niech będzie taki poważny. Tego może inaczej. Może ten środek niech będzie taki... O, właśnie, taki czerwonawy. Dobra. I jakby to nazwać... Furia Aresa? Na przykład? Ares tam był chyba znany z tego, że... No ja z God of War'a głównie kojarzę, że on tam coś miał z ogniem związanego. Niech będzie Furia Aresa. Ewentualnie potem się to zmieni. No i okej. Okay. A nie. Tego nie zapisujemy. Za dużo składników zużyłem. Dobra. Ukończ. Oddal. Wróć. Trzymaj. Koleżanko. O wędkarstwie pogadamy. No, proszę bardzo. I cyk, 117. Ha, miło widzieć nową facjatę w tych okolicach. Ej, zapewne jesteś nowym alchemikiem? Wyśmienicie, jestem lokalnym zbieraczem grzybów. Jeśli jesteś szpeczem w swoim fachu, na pewno potrafisz rozpoznać wysokiej jakości składniki. Mam tu kilka grzybów, chciałbyś obejrzeć? A sprzedać coś może jeszcze oprócz grzybów? Wyłącznie grzyby, ale to same najprzedniejsze. No to co tam masz, panie kolego? Szalony grzyb. Gruby i twardy, może wywoływać niespodziewane napady szału.
Siarkopłastnik. No to jest nowa rzecz dla mnie. No to myślę, że możemy ją wziąć. Tego mam mało, to tak do 4 sztuk. To też. I to też. Dobra, i potargujmy się. Okej, okay, mogę fajnie zbić cenę, tylko muszę uważać. No, brawo ja. Garym i pyk. Dziękować, dziękować. Kto dalej? Potrzebuję trutki na szczury i na składniki. Dobra. Szkodniki. Dobra, spróbujmy może z dwóch tych smrodowników zrobić lepszą trutkę. Zobaczmy, czy to się uda. No, o wiele lepiej niż z tym liściem. Chyba. A nie, wodoliść. Wodoliść? Żywoliść. Podobne ma efekt na leczenie. Dobra. I czy to się uda? Pięknie. Dobra. Trucizna. Ślina teściowej, elo. I nie powiecie mi, że, że komuś to nie chodziło po głowie. O, w takiej ładnej buteleczce. Albo w takim słoiczku. O, czy będą efekty odporności na przykład? To widzę, jaka odporność jest, że jakby na tarczę można nałożyć. To jest co, panika? Czy ktoś sobie krzyk postanowił odwzorować? O, niech będzie. Śmierć. No i okej. Zapisz recepturę. A my tu dorzucimy niekoniecznie tego grzyba. Ale kurde, nie mam nic lepszego, no. Chociaż spróbujmy wrzucić jeden ogniodzwonek i jeden wiatrokwiat. Nieprzerobione. No i pięknie. Pozdobywane. No to kończymy miksturę. Dziękować, dziękować. I kolejny achievement. Dobra robota, udało ci się ukończyć rozdział. W każdym kolejnym pojawią się nowi odwiedzający, typy zamówień, bazę mikstur, kupcy oraz przedmioty do kupienia. Kontynuuj wykonywanie celów na ścieżce alchemika, aby odblokować pełny potencjał swojego sprzętu alchemicznego i odkryć wszystkie tajemnice swojego rzemiosła. Dobra. Tutaj wracamy do pozycji wyjściowej z tej mapy. Dowracamy do pani. Proszę. No dobra, i bez targowania. O, podobno wiem, jak przyrządzać mikstury. Jak teraz to wygląda? Liczba składników posiadanych przez kupców wzrasta o 25%. No, to jest nowość. Jeden punkt talentów. Nie, teraz zbieramy na handel. To jeszcze poczeka. Dotarło do mnie drewno nowo, ale całe jest wilgotne, nie da się nie palić. Z niej jakiś sposób, aby wysuszyć? Ano istnieje, istnieje. Jest na to bardzo, bardzo prosty sposób. Tylko muszę ci go najpierw wytworzyć, bo nie zrobiłem go tak jak... W sensie nie zrąbałem sobie ścieżkę i muszę go zrobić jeszcze raz. A spróbujmy to może zrobić tak i teraz dać to? Nie. Musi iść od tego. Okej. Okay. 3. I teraz tego nie mogę zepsuć. 4. Mieszamy, mieszamy.
Okej, chyba jest w porządku. O, jest idealnie. Dobra. I teraz furia Aresa. Nie, czekaj, nie mam ten ogień, czy nie mam? Nie, nie mam, okej, dobra. Znaczy, co to uzgodnił, ale żebym finalnie nie ten... Wyciągnąłem to od razu i nie zapisałem. Dobra, to tutaj wracamy do tej czerwieni. No i okej, zapisujemy recepturę. I kończymy. Trzymaj. No i oto się potargujmy. Okej, pyk, 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 pyk. No, kurka wodna. No, seriously? Nice. Udało się poprawić. Lek na katar, a sklep jest radzi. Łyknij sobie i ci przejdzie. Okej. Okay. Tu pozbierane, tu zakończono. Dobra. Lecimy, zapisujemy grę i tak oto minął pierwszy odcinek Potion Crafta, moi drodzy. Jeszcze pozbieramy sobie tutaj kwiotki. O proszę, 2 te, 8 tych i jedno takie. Kurde, jakby się dało sadzić w końcu, jakby się dało sadzić rzeczy w tym ogrodzie. Piękna rzecz. Dobra. Ode mnie póki co to tyle. My dalszymi zabawami w Potion Craft będziemy zajmowali się w kolejnym odcinku. Tak więc, do zobaczenia. Cześć.